witam was bardzo serdecznie. Jestem Marta, jesteście na kanale Enjoyment Family, a makijaż jest cudowny. Wyglądałam jak wrak człowieka jeszcze pół godziny temu. Zapraszam was na nowy odcinek, także co? Intro! Dziecię mi zasnęło. Już widzę na kamerze, że niedługo pośpi. Zrobię sobie kawę i może zdążę wysuszyć włosy. Mleko. Dajcie znać, czy wy też dostajecie takiego Need for Speed'a, gdy dziecko zaśnie i już totalnie nie wiecie, w co macie ręce włożyć. I są dwie opcje. Albo ten Need for Speed, że zasuwacie jak moje traktorki, tam a nazad tak biegacie. A druga rzecz, która też mi się dość często zdarza, wygląda mniej więcej tak, że mam taki zajob, ja sobie siądę i zacznę pić kawę. Bo totalnie nie mam pojęcia, w co w ręce włożyć, ja muszę jakiś plan zrobić. Ostatnio na vlogu wylało mi się mleko. Tak wiecie, nalewałam, otwarłam i chlustłam, no nie? Bo nalewa się w taki sposób i to, no jak trzeba, to nigdy się nie wychlapie. Natomiast jedna z widzek uświadomiła mnie, którą bardzo pozdrawiam, że ją uświadomił syn, że mleko powinno nalewać się w taki sposób, wtedy ono nie chlapie, no nie? I ja to nawet wiem, tylko dla mnie to jest taka nienaturalna pozycja trzymania kartonu, że ja nie mogę tego ogarnąć. Mój mąż już zaczął składać karton do śmieci, zanim się skończył. Kochanie, chcesz mleko? Tak, chcę kawę. Poproszę okazać. Cześć wam wszystkim. Tam jest Krzysiu. Zresztą, no, to było... Czekaj. O Jezus! Jak nie z kartonu, to po prostu z ręki. W ogóle najlepsza akcja jest taka. Wszystkie listwy mamy rozpieprzone w domu. Wszystkie. I nie dlatego, że myśmy coś tam z nimi zrobili, tylko nasz kierownik budowy, miesięcy 9, zasuwa i wszystkie niedoróbki pokazuje. Wszystkie. Wszędzie ten mały paluszek wciśnie, odrąbie i po prostu wszystkie listwy wyglądają tak jak to. Ja mówiłem, że to kiedyś przykleję. Tak. I mój mąż chodzi za Mikołajem i mówi: zobaczysz Mikołaj, ja to przykleję. Zobaczysz, ja to przykleję. Tak wiecie, taka groźba, że jak jeszcze raz tak zrobi, to przykleję. No to czekam na tą groźbę. Ale wiecie, jak to się mówi? U was też tak to wygląda, że facet zawsze się odzywa: nie przypominaj mi co pół roku, w końcu to zrobię. Ale ja tak nie robię. Nie. Bo listy mają 2 lata. A ja cię chciałam pochwalić. Nie, to była nasza wspólna decyzja, że robimy to na odpierdziel się. Ja się podzieliłam moją fatalną sytuacją, czymś, co po prostu nas troszkę strofuje, troszkę się zawstydzamy. Napiszcie w komentarzu, żeby wasz facet wiedział, co czeka od pół roku. Czy to jest półka, żeby zawiesić, czy jakaś lampa, którą trzeba przywiesić, czy jakaś właśnie listwa może, którą trzeba dowiercić. Dajcie znać w komentarzu, najlepiej to mu to wyślijcie. Czyli napiszcie komentarz, później wyślijcie odcinek i powiedzcie, żeby znalazł wasz komentarz. Nie no, bo faktycznie nie wyszło to zbyt dobrze, ale przynajmniej dacie upust emocjom. Zawstydził mnie. A ty rozkładasz karton, zanim się skończy. No bo śpiący byłem i go otwierałem. Myślałem, pomyliłem sobie kartony, bo wyciągałem nowy, więc wyszło tak, że... Taki czas ostatnio. Wzięliśmy sobie tyle na głowę, plus jeszcze remont sypialni. Mały Mikołaj. Doba jest za krótka i stwierdzamy, że nie ma sensu spać. Wypadałoby nie spać. Nie wiem, czy wy też tak macie taki okres w swoim czasie, że po prostu na nic nie ma czasu właściwie. Czas to pojęcie względne. O Boże, jak cofać czas? Teraz masz chwilę odpoczynku. Robisz kawę. Tak wygląda człowiek, który zaraz kogoś ma zabić. Jezus, jak długo. Teraz każde 5 sekund po prostu jest tak ważne. Idę włosy wysuszyć. A, najlepsze jest to, że nasz syn ma taki radar. Taki, wiecie... Rada, że jak się dupę posadzi na sofie, to od razu jest obudzony, nie? On już wie, że rodzice odpoczywają, więc mają czas dla niego, więc zajmie się Mikołajem. I po prostu nie ma totalnie czasu, a dzisiaj rano w ogóle powiem wam coś szalonego. Mikołaj poszedł do własnego pokoju spać. Wow! I dzisiaj mieliśmy pierwszą noc, gdzie Mikołaj spał sam.
No i rano się obudził, on się budzi tak 5-6, zazwyczaj 5 bardziej. Przynieśliśmy go do nas do sypialni, jak już wypił sobie butelkę ranną i po prostu mój mąż sobie spał, a nasz syn wybrał sobie mnie i Dalenia i po prostu podnosił mi zamknięte powieki do góry. Ojeju, jeju. Kiedy wasze dzieci poszły spać do własnych pokojów? A może śpią z wami dalej, a może jest to dla was wygodniejsze, to się podzielcie taką opinią. Nasz syn teraz ma 10 miesięcy, czerwiec, 9. Skończył 9 miesięcy. Zarzekaliśmy się, jak była w ciąży, że po 3 miesiącach Mikołaj idzie spać sam. W życiu. To już jest dla nas ultra trudne, ale dzisiaj miał dobrą noc, spał sobie ładnie, więc w ogóle tego nie odczuliśmy, że jest w innym pokoju. Zobaczmy. Kupiłam mu wydelkę. No, taką wydelkę, która gra i brzuszek się jej unosi, że oddycha. No, i chyba działa. Ale nie wszystkie melodie. Część go po prostu rozbudza. Ale to trzeba znaleźć do dziecka. Pokażę wam ją później. Dobra, robię kawę i idę suszyć włosy. I wysuszone, magia kamery, żeby tak w życiu można było tak robić, nie? Jeden temat, który pojawił się na Instagramie, o który bardzo pytaliście i czy mogę się wypowiedzieć na ten dany temat. I chodzi o perfumy, ponieważ ostatnio jechaliśmy do mamy Krzysia na Dzień Matki i właśnie dostawała od nas perfumy. To był numer 20 bodajże. Mam tutaj dla was, znaczy mam tutaj dla was, dla siebie mam, a wam powiem, perfumy Made in Lab. I to są perfumy inspirowane. Ja wam tutaj pokazuję mój ukochany zapach. Jeżeli chcecie cudowny zapach, który podoba się chyba każdemu, wiadomo, że tam różnie reagują ze skórą, natomiast w moim przypadku ta 70 to jest po prostu tak cudowny zapach, że szok. Weźcie sobie, zerknijcie i teraz jest w ogóle promocja, tak od razu wam powiem, że przy zakupie dwóch perfum, taką perfumeczkę dostajecie za 50%. To tak przy okazji, perfumy cały czas się zużywa, a jeżeli one nie są drogie, bo kosztują 39 zł, taki flakon pięknie pachnących perfum, no to nie ma czegoś takiego jak oszczędzam na okazję. Jak to jest? O, nie wiem, dzisiaj oszczędzam. Na większe wyjścia, potem się perfumy z tego oszczędzania zepsują, bo tak, perfumy mogą się zepsuć. Tak se oszczędzałam, potem jak się psikłam, to musiałam się iść kąpać, bo tak śmierdziało. Wiecie, jakieś takie, miałam drogie perfumy kupione i właśnie to było na specjalne okazje. Mało było tych specjalnych okazji, ale perfumy były oszczędzane. No i tak naoszczędzałam. Tutaj nie trzeba oszczędzać, psikam ile mogę. Bardzo wydajne. No tutaj widzicie, że jest takie zużycie, bo normalnie mam tu jeszcze jedne takie odcałościowe, żeby wam pokazać, że ile tego jest. O, tutaj mamy pełen flakon. Może na stole, bo ja to tak ten. A tutaj mam mój już pozużywany, pięknie pachnący. Także to, sorry, jest mój ukochany, ulubiony zapach, jeżeli ktoś by miał ochotę mnie zapytać, ten, 70. Jeżeli miałby ktoś ochotę, jaki jest mój ukochany zapach, to właśnie ten. Druga rzecz, mamy takie małe perfumetki, wracam do tej promocji, ale jest to fajny sposób, żeby wziąć je po prostu do torebki i mieć przy sobie. Bo jednak umówmy się, ale taki dupny flakon, no to do torebki małej, letniej, to raczej nie. I od razu ta torebka zaczyna ciążyć, nie? A taką perfumetkę możecie zabrać ze sobą i na bieżąco pięknie, świeżo pachnieć. Intensywnie przede wszystkim. I co jeszcze z takich fajnych rzeczy? Generalnie, gdy kupujemy perfumy z wyższej półki, no to sorry, każda z nas zbiera, oszczędza te perfumy, potem se kupi, potem sobie wchodzimy w kierat oszczędzania, bo tam piękne reklamy, piękne buteleczki i tak dalej. Tutaj buteleczki też mamy ładne, ale nie jest to takie wydziwaczałe, więc z racji, że nie stawia się aż tyle na jakieś reklamowanie tego w telewizji i tak dalej, to perfumy są po prostu tanie, a pachną naprawdę przepięknie. Także jeżeli szukacie po prostu tańszej alternatywy, żeby nie oszczędzać 3 wypłat, tak jak ja to robię, na buteleczkę perfum, no to fajnie, no i przy okazji możecie mieć ich więcej, no nie? Bo za jedną taką drogą perfumę płacimy na przykład 400-500 zł czasami, jeżeli chcemy wziąć taką 100 ml. Natomiast tutaj jest to 39 zł, no niecałe 4 dyszki i możemy tych perfum mieć naprawdę kilka. W zależności od okazji, od pory roku, od pory dnia, bo wiadomo, że na wieczór inne perfumy, na lato inne perfumy i te moje 70-tki pokażę wam tutaj na opakowaniu, bo perfumy też się dzielą na różne rodzaje, cytrusowe, kwiatowe, jakieś tam szyprowe i tak dalej. I ta akurat jest cytrusowa
i to jest kategoria owocowa. Wszystko tutaj mamy napisane na opakowaniu. Od góry widzimy, co to jest. I tutaj z tyłu mamy wypisane, co w tych perfumach się znajduje. I słuchajcie, nuty głowy. To jest zawsze takie śmieszne, że w perfumach to aż tak, wiecie, hardkorowo nuty głowy to są. Czarna porzeczka, gruszka, różowy pieprz, grapefruit, blackcurrant, pear. A to już po angielsku czytam to samo. Serca, heliotrop, róża, jaśmin, ananas i baza, wanilia, cedr, patchouli. Pięknie pachną. Pięknie pachną i się rozpływam nad nimi. Zresztą była u mnie siostrzenica Krzysia, wypsikałam się nimi, a ona... Co to za ładny perfum? Krzysia, wie też się podoba. To są perfumy szyte na moją miarę. 70. Kocham. Nie wybrudzaj. No. Link wam daję w opisie. Skorzystajcie, bo drogo nie jest, a będziecie zadowolone. Zresztą jesteście zadowolone z moich tutaj polecajek, które wam daję, bo jeżeli już coś polecam, to mam to sprawdzone i te perfumy są sprawdzone. Wiadomo, że nie będą wam się utrzymywać na skórze 3 dni, no nie, czy tam na ubraniach. Tutaj z tą trwałością też zależy wszystko od zapachu, bo są zapachy, które są bardziej trwałe i są takie po prostu, które szybciej się ulatniają. Natomiast i tak odświeżam i tak się idę kąpać jakoś, nie mam, wiecie, parcia na to, że musi mi skóra, włosy czy tam ubranie 3 dni pachnieć, bo jakby nie było, piorę je częściej, nie? I myję się codziennie, więc nie ma sensu, nie? A tanie jest. To tyle w ramach perfum, bo to chciałam wam powiedzieć. Zresztą też pytaliście na Instagramie, co to za perfumy, jakie to perfumy, no to proszę bardzo, linki w opisie. O, jeszcze wam powiem hit, żeby, nie wiem, może wiecie, pewnie wiecie, ale jeżeli ktoś nie wie, to upowiem. Żeby czuć w pełni dany perfum, daną wodę, to pomiędzy wąchaniem kolejnych jakby próbek czy tam zapachów, warto powąchać sobie kawę. I wtedy nie mamy zaburzonego tego zapachu, nie miesza nam się to, nos jest jakby po tej kawie oczyszczony. Także kawa, którą zrobiłam i sobie tam zostawiłam, ma bardzo wiele walorów. Jedziemy dalej. Chciałam dzisiaj podskoczyć w parę miejsc, między innymi kupić mojemu mężowi buty. Jest dobrze, bo się uśmiechnął. Masz takie brudne buty, a ja nie kupiłam wkładki do suszarki, więc trzeba ci kupić buty. Co? Nie wiem, czy chcę. O Jezus, nie wiem, czy chcę. Jak u was wygląda kupowanie butów z facetem? On wchodzi do sklepu, popatrzy. Te. Wychodzimy. Więc to są szybkie zakupy. Kobieta to takie, a może takie. Już idzie do kasy, ale zobaczy jeszcze inne, to się wrócę. Może przymierzę, a nie mam skarpetek, a tutaj stopki. A to może bym jeszcze jakieś szpilki dokupiła. W sumie w szpilkach nie chodzę, ale baleriny będą podobne. Wiecie, jak to wygląda. Dobra, lecimy dalej z tym koksem. Idę po kawę i jeszcze mi się coś przypomni. A! Idziemy na górę. Sorry, taką mam bluzkę, taką luźną. Pokażę wam, bo przyszły mi paczki do oczekiwania kontra rzeczywistość. Tego w cholerę, a na te paczki wydałam 2000 zł, więc muszę wam to, o jaką mam minę mój mąż. 2000? No, to pokażę wam te paczuchy, ile tego jest i oczekiwania kontra rzeczywistość będą na drugim kanale. Wybrałam butiki, o które najczęściej wy pytaliście. Zapowiadałam już jakiś czas temu, tylko po prostu nie miałam czasu się za to zabrać. Teraz się udało, więc pozamawiałam. Jest tam Pacuten, jest tam Laurella, czyli takie butiki, które się po prostu najczęściej wszędzie wam wyświetlały, bo zadawałam wam pytanie w ankiecie na Instagramie. I tam się dzieliłyście tymi, które chciałybyście zobaczyć i tak dalej. Było tego więcej, tylko wybrałam te najczęstsze, ale jeżeli film wam się spodoba, stwierdzicie, że takie wydanie oczekiwań kontra rzeczywistość jest spoko, no to zrobimy kolejne te butiki. Znowu zadam wam pytanie na Instagramie i wtedy te sklepy, które będą miały najwięcej odpowiedzi, najwięcej podpowiedzi dla mnie, znowu się tutaj umieszczą. No, nie wiem, czy wszystko pasuje, więc chodźmy na górę, bo ja jeszcze muszę je zwrócić, jeżeli nie będą pasować. A może tak być, bo mam przestrzał rozmiarowy od L do S. No. Od L do S. Debil. Przy okazji muszę trochę ciszej, dopóki nie zamknę drzwi, bo Mikołaj śpi. Przy okazji patrzajcie. Zrobiliśmy ostateczny remont sypialni i słuchajcie, to jest jeden pokój,
który mamy w 100% zamknięty, w sensie, że w 100% skończony i nic tu już więcej nie będzie. Więc film jest na kanale, jak to zrobiliśmy, co tutaj robiliśmy i jeszcze w najbliższym czasie, to od razu wam zapowiem, będzie organizacja. Patrzcie, jaką mamy wielką komodę. I tam chcę robić organizery, ale nie chcę ich kupować. Chcę spróbować zrobić je sama. Także mam już na to pewien pomysł, mam nadzieję, że mi wyjdzie, tylko muszę kupić materiał, taki wiecie, żeby wyściułać organizery. I tutaj ma paczki, jest tego tyle. Mamy to raz, dwa, trzy, cztery butiki. Jedna się otworzyła, dobrze, że się otworzyła teraz, a nie... Dużo tego. Z tego butiku zamówiłam najwięcej, bo on interesował was też najbardziej, ale link do tego odcinka i do tych wszystkich rzeczy macie w opisie filmu. Więc jeżeli chcecie sobie tam zerknąć, co tam było, to wszystkie linki umieściłam w jednym miejscu. Jak sobie klikniecie link do sukienek, to tam będziecie mieć wszystko ze zdjęciami poukładane. Taka innowacja, wiecie, ogarniam to teraz lepiej, nie? Bo tak jakby się wdrażam w życie internetowe po tych paru latach. Także tam was odsyłam i dzisiaj będziemy to nagrywać. Ten odcinek już jest na kanale, natomiast dzisiaj to będziemy otwierać. Ta paczka jest najdroższa. Ta. Tutaj są chyba dwie sukienki, a są drogie. Najlepsze jest to, że mnóstwo osób reklamuje to na Instagramie i ona cały czas wszyscy mają rabaty, no nie? No i tak przeglądałam Instagramy, akurat jak ja zamawiałam, to nikt nie miał rabatu, ale najlepsze, że zamówiłam, kliknęłam i dziewczyna dodała relację 10% zniżki. No i nie mam zniżki. Pokażę wam tą wydrę, jak wygląda. Dużo pozytywnych komentarzy na Allegro i dlatego ją wzięłam, żeby Mikołaj po prostu łatwiej mu się zasypiało, bo czasami to trochę trwa. I ona ma... O. Ja nie wiem, czy ja nie mam jej zepsutej, bo ten brzuch jej jakoś tak dziwnie wchodzi. Widzicie? Chyba ją muszę zareklamować. O, teraz poszło. Dobra, i jej tak się unosi brzuszek. O, zobaczcie. Tu jest twarda, jakby się ktoś zastanawiał, to ona w środku, już wam to otworzę i wam pokażę, jak to wygląda. W środku ma cały taki stelaż, no i tutaj wybieramy sobie melodyjki, dajemy głośniej, ciszej, są szumy. Bicie serca. Jest jakby odgłos, gdy ona śpi. I to światełko też tutaj można wyłączyć, ale jeżeli dzieciaczek boi się na przykład ciemności, no to zawsze to światełko jest takim przyjemnym rozwiązaniem. Tylko właśnie coś mi tutaj szczela i nie wiem, czy to tak ma być. Może ktoś z was ma tą wydrę? O, już się ktoś zainteresował. Może ktoś z was ma tą wydrę i dajcie mi znać, czy ten brzuszek jakoś tak też dziwacznie wam wchodzi, czy muszę ją po prostu zareklamować. No. To tak to wygląda. Mikołaj się już obudził, to tam już da jeść, już właściwie chyba skończyli i zbieramy się z domu, jedziemy ku przygodzie. Jak tam wam idzie? Dobrze. Gotowe? Pojedzony chłopak? Aż kolana brudne? Aha. Jem suchy chleb. Biedny Krzyś. Zbieramy się i jedziemy dalej. Oh. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło.